Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do dyskusji o książce Williama Lindsaya Greshama Zaułek koszmarów. Książkę przełożył Ryszard Oślizł. Powiem tak, biorąc się za Zaułek koszmarów, o którym umówiłyśmy się, że będziemy rozmawiać z moją przyjaciółką, i jeszcze jesteśmy przed tą rozmową. Tak, witamy pana Kota. Biorąc się za czytanie, miałam zupełnie inny pogląd na tę książkę niż to, czym ona się okazała ostatecznie być. Zaczęłam od wstępu i okazało się, że autor miał naprawdę bardzo smutne życie, bo nigdy nie poradził sobie z wojenną traumą i ostatecznie popełnił samobójstwo. No ale jest to powieść, której akcja dzieje się przed II wojną światową. Jej bohaterem jest pracownik takiego, powiedzmy, obwoźnego cyrku, Stan Carlyle, który właśnie pracuje sobie w takim nazwijmy to cyrkiem. Nie do końca cyrk, ale brakuje mi teraz innego słowa, więc powiedzmy, że pracuje sobie w cyrku. Nazywa się to miejsce 10 za jedną opłatą. No i tam Stan wykonuje różne, powiedzmy, jest pomocnikiem przy różnych numerach estradowych. Tam też pracują jego znajomi i przyjaciele. I wśród tych przyjaciół jest wróżbit Kazina, jej mąż Pete i dziewczyna, która robi numer, przerażający numer z krzesłem elektrycznym, Molly. No i początkowo wydawało mi się, że to będzie taka historia kryminalna, dziejąca się właśnie wśród takich dziwadeł. No wiecie, mężczyzna, który chodzi na rękach zamiast na nogach, kobieta z brodą, no takie klimaty. Tymczasem okazało się, że to jest tak naprawdę historia chłopaka, który za wszelką cenę chce w życiu do czegoś dojść. I to tak naprawdę za wszelką cenę, po trupach. I właściwie w tym tytułowym cyrku odmieńców dzieje się tylko początek książki, to chyba nawet nie jedna trzecia, tylko mniej. A potem obserwujemy Stan Carlyle stamtąd odchodzi i obserwujemy jego inne przekręty, a bierze udział w naprawdę przeróżnych numerach. I jesteśmy świadkami tego jego właśnie, tej jego próby dochodzenia do bogactwa. I tak, z jednej strony jest to książka rzeczywiście ciekawa, bo pokazująca sceny chwilami okropne, i rozumiem, że w momencie, w którym została wydana, mogła zostać uznana za skandaliczną, bo nawet we wstępie do książki jest mowa o tym, że ona była napisana na ówczesne czasy, bo dzisiaj właściwie powiedziałabym, że niewiele jest tu rzeczy obraźliwych, ale jak na ówczesne czasy została napisana językiem takim rynsztokowym, takim językiem kloszardów, i naprawdę oburzała jako taka rynsztokowa. Dzisiaj już raczej tak tego nie odbieramy, bo język zupełnie się zmienił i to, co kiedyś mogło zostać uznane za obraźliwe, dzisiaj już jest prawie naturalne. Więc z jednej strony było to ciekawe doświadczenie z tego względu,
Z drugiej, nigdy nie czytałam książki, która właśnie działałaby się w takim środowisku no, akrobatów cyrkowych, kanciarzy, takich właśnie pseudomagików. Więc z tego względu obserwowanie tego środowiska było naprawdę ciekawe. Zwłaszcza, że Gresham, czy Grisham, Gresham chyba, bardzo tutaj się przyłożył, nie wiem, aż tak dobrze nie znam jego biografii, żeby wiedzieć, czy na przykład przez pewien czas pracował w tego typu instytucji kultury, nazwijmy to tak, czy też no, sporo o tym wiedział, czy wymyślił. W każdym razie wyszło mu to dobrze i jest to fajne. Fajne jest właśnie obserwowanie tych trików, sposobów, jak ludzie naciągają innych ludzi, no niestety nazywanych tutaj frajerami na tą pseudomagię. Ale z drugiej strony była to też książka, którą czytałam niechętnie, bo ona jest chwilami okropna. To, co robi Carlyle, jest okropne, bo po naiwności, po tęsknocie, po wyrzutach sumienia innych ludzi idzie do swojego celu. Są tam okropne sceny, takie, no jedna czy dwie, ale naturalistyczne i nieprzyjemne. I trudno jest sympatyzować z głównym bohaterem, a ja już wam chyba wspominałam, że nie lubię książek, w którym nie mogę kibicować głównemu bohaterowi. A tutaj Stanowi Carlyle'owi nie kibicowałam, nie chciałam, żeby mu się udało. Od pewnego momentu domyśliłam się też, może nie zakończenia, ale pewnego istotnego wydarzenia i nieco mi to odebrało przyjemność z lektury. No i fakt kart Tarota. We wstępie czytamy też właśnie, że swego czasu autor zafascynował się kartami Tarota i tutaj rzeczywiście też tak jest, że każdy rozdział to jest inna karta Tarota, najpierw wyjaśniona. No i o ile niektóre z tych kart Tarota mają przełożenie na rozdziały, ta karta jakoś tam pokrywa się z tym, co w rozdziale jest pokazane. Tak w większości karta kartą, a rozdział rozdziałem i to jest takie no niefajne. No. Są te karty, ale one tak naprawdę nie do końca służą czemukolwiek poza przypominaniem tego cyrkowego rodowodu Stana i tego, że on z tymi kartami i z tym rzekomym drugim widzeniem był jakoś tam związany, więc no nie wiem, czy z czystym sumieniem mogę polecić tę książkę, bo jest to pewnie jedna z bardziej specyficznych książek, jakie mi się przydarzyło w tym roku czytać. Co prawda nie aż tak kontrowersyjna i obleśna i epatująca makabrą, jak to było na przykład w przypadku Fabryki Oz, bo tamta książka to już naprawdę była wyjątkowo obleśna i zrobiła na mnie złe wrażenie. Tutaj tego nie ma, ale ostrzegam, że czytając tę książkę rzeczywiście można odczuwać dyskomfort. Nie wiem, jak treść przekłada się na film Guillermo del Toro, bo jeszcze nie oglądałam Zaułka koszmarów i po tym, co tutaj przeczytałam, nie jestem przekonana, że chcę go obejrzeć, ale sygnalizuję wam też, że interpretacja filmowa w reżyserii dobrego, zdolnego reżysera też jest. Gra nawet w niej Kate Blanchett, więc jeżeli ktoś by chciał, no to najpierw książka, potem film, można się zainteresować. A ja póki co bardzo wam dziękuję za spędzony wspólnie czas i do następnego razu. Cześć!
Thank you.